Witam Was, kochane przedszkolaki. Dzisiaj spotykamy się w nietypowej scenerii w mojej kuchni i mam dzisiaj ciekawego gościa, panią Majkę. Pani Majka zajmuje się zdrowym gotowaniem dla dzieci. W internecie możecie ją spotkać pod nazwą Zdrowy Brzuszek, a dzisiaj przygotuje dla nas, pani Majko, co? Zdrowy krem czekoladowy a la Nutella. Super. Pani Majko, co będziemy potrzebować do tego pysznego kremu? Ze sprzętu to blender, okay. Miseczkę, ewentualnie łyżkę, bądź małą łyżeczkę. Super. I składniki. Jedno dojrzałe awokado, dwie łyżeczki kakao, orzechy laskowe. Tutaj widzimy w całości, ale do przepisu użyjemy mielonych. Jeden dojrzały banan i opcjonalnie możemy dodać też miód. Pamiętajcie, kochane przedszkolaki, że przed każdą pracą w kuchni trzeba umyć porządnie rączki. Trzeba także umyć warzywa i owoce, których będziecie używać do gotowania. Wrzuciłam awokado, następnie pokrojone banany. Teraz pozostałe składniki. Kakao. Zmielone orzechy oraz łyżeczkę do smaku miodu. Blendujemy jeszcze chwilkę, aby uzyskać gładką konsystencję naszego kremu. Kochani, przełożyliśmy krem do miseczki. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. No i teraz pani Majka posypie. Do czego możemy użyć, pani Majko, tego kremu? Ja myślę, że znakomity będzie zarówno do pieczywa, zrobimy pyszną z niego kanapkę, albo możemy też prosto z miseczki jeść łyżeczką. Można też posypać albo udekorować nasz krem dodatkami. Na przykład tutaj mamy amarantus. Super. Myślę, że to jest piękny deserek i na pewno będzie Wam smakował. Smacznego Wam życzymy.